Aż tu raz przed Sejmem zebrała się młodzież. To jest ci, którzy skończyli lat piętnaście. Zebrali się wszyscy. Jeden wdrapał się na latarnię i krzyczy: o nas zupełnie zapomnieli! My także chcemy mieć posłów. Dorośli mają swój Sejm, dzieci mają swój Sejm, a my mamy być gorsi? My na to nie pozwolimy, żeby się takie szczeniaki rozporządzały! Jeżeli malcom dają czekoladę, nam niech dają papierosy. To niesprawiedliwe. Akurat posłowie idą na posiedzenie, a ci ich nie puszczają. Ładni posłowie, którzy jeszcze tabliczki mnożenia nie umieją, a stół piszą przez uzwykłe, chociaż się mówi stoły. A niektórzy wcale pisać nie umieją. Oni mają rządzić. Precz z takim rządem! Prefekt policji zatelefonował, żeby Maciuś siedział w domu, bo jest awantura. A tymczasem puścił konną policję, która zaczęła rozpędzać tłum. Ci nie chcą się rozejść, zaczynają rzucać w policję co kto miał, książki, śniadania, i już niektórzy zaczynają wyrywać kamienie z bruku ulicznego. Wtedy prefekt policji wszedł na balkon i krzyczy. – Jeżeli nie pójdziecie, wezwę wojsko, a jak w wojsko, kto rzuci kamieniem, to najprzód strzelą w powietrze, a jak nie pomoże, będą do was strzelać. Nic nie pomogło. Nawet się jeszcze bardziej rozzłościli. Wyłamali drzwi i wtargnęli na salę posiedzeń. – Nie ruszymy się stąd, dopóki nie dostaniemy takich samych praw jak dzieci. Wszyscy potracili głowy, nie wiedzą co robić. A tu nagle w królewskiej loży pokazuje się Maciuś, który nie posłuchał prefekta policji i przyjechał sam, żeby się dowiedzieć, co to za awantura. Chcemy mieć taki sejm, chcemy mieć posłów, chcemy mieć prawa. Naprzód krzyczą, potem wrzeszczą tak, że już nawet nie wiadomo, co kto mówi. Maciuś stoi i nic. A ci widzą, że nic z tego nie będzie, więc sami zaczęli sykać. Cicho, no już, no przestańcie. Wreszcie ktoś krzyknął: Król chce mówić! I zrobiło się cicho. Maciuś mówił długo i mądrze, bo im przyznał słuszność. Obywatele, mówi Maciuś, Wam się należą prawa, tak. Ale wy już niedługo będziecie dorośli i wejdziecie do sejmu dorosłych. Zacząłem od dzieci, bo sam jestem jeszcze mały i lepiej wiem, czego trzeba dzieciom. Od razu nie można zrobić wszystkiego i tak mam dużo pracy. Jak urosnę i będę miał piętnaście lat i już u dzieci będzie porządek, wezmę się za Was. A my wtedy nie potrzebujemy łaski, bo będziemy już w parlamencie dorosłych. Widzi Maciuś, że tak źle, więc inaczej mówi. A zresztą, czego się nas czepiacie? Wy już macie wąsy i palicie papierosy, więc idźcie do tamtego parlamentu. Niech was tam przyjmą. Najstarsi, którzy naprawdę już mieli trochę wąsów, pomyśleli. Rzeczywiście, po co nam jakiś smarkaty sejm? My możemy być już w prawdziwym parlamencie. A młodsi wstydzili się powiedzieć, że nie palą papierosów, więc też powiedzieli: Dobrze. I poszli sobie. A jak szli do sejmu dorosłych, wojsko ich nie puściło. Stanęli z nastawionymi bagnetami i zatrzymali pochód. Ci chcą wracać, a z tyłu też wojsko. Więc rozdzielili się: jedni weszli w jedną ulicę na prawo, a drudzy na lewo. Potem się znów rozdzielili, a wojsko z tyłu najeżdża i goni. I tak ich rozjeździli na małe kupki, i dopiero policja zaczęła ich aresztować. Kiedy się Maciuś o tym dowiedział, bardzo się gniewał na prefekta policji, bo tak wyglądało, że król ich oszukał. Ale prefekt się tłumaczył, że nie może inaczej. Więc Maciuś kazał rozlepić na rogach ulic ogłoszenie. Żeby wybrali trzech najmądrzejszych i przyszli do niego na audiencję, to się z nimi rozmówi. A tu wieczorem proszą króla na posiedzenie ministrów. Jest źle, mówi minister oświaty. Dzieci nie chcą się uczyć. Jak im nauczyciel coś każe, to się śmieją. A co nam pan zrobi? A nie chcemy, a pójdziemy na skargę do króla, a powiemy naszym posłom, i nauczyciele nie wiedzą, co mają robić. A starsi wcale już się nie chcą słuchać. Te smyki będą rządzić, a my mamy kuć. Nie ma głupich. Jak nie mamy swoich posłów, możemy i szkół nie mieć. Dawniej mali bili się z małymi, a teraz starsi dokuczają małym i drażnią ich. Idź, poskarż się przed swoim posłem. I ciągną ich za uszy i biją. Nauczyciele mówią, że jeszcze dwa tygodnie będą czekali, ale jak się nie uspokoi, nie chcą być więcej nauczycielami. Już i tak paru odeszło. Jeden założył sobie budkę z wodą sodową, a drugi założył fabrykę guzików. W ogóle dorośli są bardzo niezadowoleni, powiedział minister spraw wewnętrznych. Wczoraj. Jeden pan w cukierni mówił, że dzieciom przewróciło się w głowach, że zdaje im się, że mogą robić co chcą i że tak hałasują, że można zwariować. Skaczą po kanapach, w pokoju grają w piłkę, włóczą się bez pozwolenia po ulicach i tak strasznie drą ubrania, że niedługo chodzić chyba będą tak jak murzyni. Ten pan mówił jeszcze inne rzeczy. Ale tego nie mogę powtórzyć. Kazałem go aresztować i ma teraz sprawę o obrazę króla, czyli majestatu. Już wiem, co zrobię, powiedział Maciuś. Tak zrobię. Niech wszyscy, którzy się uczą, będą urzędnikami. Oni tak samo piszą, rachują, pracują i chodzą do szkoły, jak urzędnicy chodzą do biur i tam pracują więc za ich pracę należy się zapłata. Będziemy im płacili. Wszystko nam jedno, czy dajemy czekoladę, łyżwy i lalki, czy pieniądze, a dzieci będą wiedziały, że muszą robić co do nich należy, bo inaczej nie dostaną pensji. Można spróbować, zgodzili się ministrowie. Maciuś zupełnie zapomniał, że teraz on już nie rządzi, tylko parlament więc kazał napisać takie ogłoszenie i rozwiesić na rogach ulic. A tu od samego rana wpada dziennikarz taki zły i mówi: Jeżeli wasza królewska mość będzie wszystkie ważne wiadomości rozlepiał, po co jest gazeta? A za nim Felek. Jeżeli wasza królewska mość sam wydaje nowe prawa, od czego są posłowie? Tak, przyznał dziennikarz. Baron von Rauch ma rację. Król może tylko powiedzieć, że tak chce zrobić, ale dopiero posłowie powiedzą, że pozwalają tak zrobić. A może oni wymyślą coś lepszego? Widzi Maciuś, że się pośpieszył niepotrzebnie. Co to będzie teraz? Niech Wasza Królewska Mość zatelefonuje, żeby tymczasem wydawali dalej czekoladę, bo może być rewolucja. A dziś jeszcze omówimy tę sprawę na posiedzeniu. Złe miał Maciuś przeczucia. I stało się naprawdę coś bardzo złego. Bo naprzód postanowili, żeby całą sprawę oddać na naradę komisji. Ale Maciuś się nie zgodził. Jak komisja ma coś zrobić, trzeba długo czekać. A nauczyciele powiedzieli, że tylko dwa tygodnie będą czekali, a jak nie, to sobie pójdą i koniec. Dziennikarz podszedł do felka i coś mu mówił do ucha. Felek uśmiechnął się bardzo zadowolony i kiedy Maciuś skończył, poprosił o głos. Panowie posłowie, powiedział Felek, ja chodziłem do szkoły i wiem, co się tam dzieje. W ciągu roku niesprawiedliwie stałem w ławce 70 razy, w kącie stałem niesprawiedliwie 105 razy, za drzwi niesprawiedliwie byłem wyrzucony 112 razy. I myślicie, że tak było w jednej szkole? Wcale nie. Ja uczyłem się w sześciu różnych szkołach i wszędzie było tak samo. Dorośli nie chodzą do szkół, więc nie wiedzą, jak tam jest wszystko niesprawiedliwie. Ja myślę, że jeżeli nauczyciele nie chcą czekać, nie chcą dzieci uczyć, to można wydać prawo, żeby uczyli dorosłych. Jak dorośli zobaczą, jak to przyjemnie, nie będą nas zaganiać ciągle do książki, a nauczyciele zobaczą wtedy, że z dorosłymi jest gorzej, bo się nie dają. I przestaną na nas gadać. I posypały się skargi na szkołę i na nauczycieli. Ten niesprawiedliwie został na drugi rok. Tamten zrobił tylko dwa błędy i dostał zły stopień. Tamten spóźnił się, bo go noga bolała i stał w kącie. Inny nie mógł nauczyć się wierszy, bo mały brat wydarł akurat tę stronicę, a nauczycielka powiedziała, że to wykręty. Kiedy już posłowie się zmęczyli i byli głodni, Felek oddaje pod głosowanie projekt. Komisja obmyśli, co zrobić, żeby w szkole wszystko było sprawiedliwie i czy płacić dzieciom za naukę, jak urzędnikom. A tymczasem do szkół mają chodzić dorośli. Kto się zgadza, niech podniesie rękę. Paru posłów chciało jeszcze coś powiedzieć, ale większa część podniosła rękę. I Felek powiedział. Sejm prawo uchwalił. Nie można wcale opisać, co się działo w państwie Maciusia, kiedy się ludzie dowiedzieli o postanowieniu Sejmu Dziecięcego. Co to za nowe porządki? złościli się jedni. Dlaczego mają rozkazywać? My mamy swój Sejm i my się możemy nie zgodzić. Niech ich Sejm postanawia, co mają robić dzieci, a nie mają prawa mówić, co my mamy robić. No dobrze, my będziemy chodzili do szkoły, a kto będzie pracował? Pytali się drudzy. A niech sobie dzieci robią teraz wszystko, kiedy tak rozporządziły. Zobaczą, że nie tak łatwo, jak im się zdaje. Zobaczymy, tłumaczyli spokojniejsi. Może nawet dobrze się stało. Jak dzieci przekonają się, że nie umieją, że bez nas nic nie potrafią, to będą nas więcej szanowały. I bezrobotni nawet się cieszyli. Ten Maciuś, mądry król. Myśmy już chcieli robić rewolucję, a on tak wymyślił, że jest dobrze. Od tego kopania i noszenia cegieł bolą nas kości, a tak będziemy sobie siedzieli wygodnie na ławkach i jeszcze nauczymy się ciekawych rzeczy. A ile nam będą płacili? Więc wyszło prawo, że za naukę płaci się tak samo, bo nauka to także praca. I wyszło prawo, że dzieci będą wszystko robiły, a dorośli mają chodzić do szkoły. Było strasznie dużo zamieszania, bo chłopcy najwięcej chcieli być strażakami, szoferami. A dziewczynki chciały być sklepowymi w sklepach z zabawkami i w cukierniach. A niektórzy, jak to zawsze bywa, głupstwa mówili: Jeden chłopak chciał być katem, a jeden chciał być Indianinem, a jeden wariatem. Przecież wszyscy nie mogą robić tego samego. To niech kto inny robi. Dlaczego ja mam robić to, czego inni nie chcą? I w rodzinach dużo było sporów jak dzieci oddawały rodzicom swoje książki i kajety. Wy zniszczyliście książki i poplamiliście kajety, a teraz będą na nas krzyczeli, że my jesteśmy brudasy, mówi mama. Zgubiłeś ołówek, a teraz nie mam czym rysować i nauczycielka będzie się gniewała, mówi ojciec. Śniadanie się spóźniło, to napisz mi teraz zaświadczenie, że się przez śniadanie spóźnią do szkoły, mówi babcia. A nauczycielki bardzo się cieszyły, że choć trochę wypoczną, bo dorośli są spokojniejsi. Damy dzieciom przykład, jak trzeba się uczyć, mówiły. A byli tacy, co się śmiali z tego wszystkiego, byli weseli. I cieszyli się, że jest coś nowego. Przecież i tak długo nie potrwa, mówili wszyscy. Bardzo dziwnie wyglądało miasto, jak dorośli szli z książkami do szkoły, a dzieci szły do biur, do fabryk i do sklepów, żeby ich zastąpić. Niektórzy byli bardzo smutni i wstydzili się, a inni nic sobie nie robili. No to co? Znów jesteśmy dziećmi. A bo to źle być dzieckiem? Przypominali dawne czasy, nawet spotykali się koledzy, którzy dawniej razem na jednej ławce siedzieli. Przypominali sobie starych nauczycieli, różne zabawy i psoty. Pamiętasz starego łacinnika? pyta się kolegi inżynier fabryki. A pamiętasz jakieśmy się pobili raz? O co nam wtedy poszło? A wiem, kupiłem scyzoryk i ty powiedziałeś, że nie jest stalowy, tylko żelazny. I siedzieliśmy w kozie. Jeden doktor i jeden adwokat tak się przejęli tymi opowiadaniami, że zupełnie zapomnieli, że już nie są małymi chłopakami i zaczęli się spychać do rynsztoka i gonić, aż przechodząca nauczycielka musiała im zwrócić uwagę, że na ulicy trzeba się zachowywać przyzwoicie, bo ludzie patrzą. Ale niektórzy byli bardzo źli. Jedna pani, bardzo gruba, właścicielka restauracji, idzie z książkami do szkoły, ale taka zła, że strach. A tu ją poznał jeden mechanik. Patrz, idzie tak foka. Pamiętasz, jak ona nas zawsze oszukuje? Dolewa wody do wódki, i za kawałek śledzia liczy tak, jak za cały śledź. Wiesz co? Podstawimy jej nogę. Jak jesteśmy dzieci, to dzieci. No nie? Podstawił jej nogę. Mało się nie przewróciła. Kajety jej się rozsypały. Łobuzy. krzyczy gruba pani. Ja nie naumyślnie. Poczekajcie. Powiem nauczycielce, że nie dajecie spokojnie przejść przez ulicę. Za to dzieci szły bardzo spokojnie i poważnie, i o godzinie dziewiątej już wszystkie biura i wszystkie sklepy były otwarte. A w szkołach dorośli pousiadali. Staruszkowie usiedli na ostatnich ławkach i bliżej pieca. Oni myśleli sobie, że podczas lekcji będzie można się trochę zdrzemnąć. Ano, czytają, piszą, rachują wszystko dobrze. Nauczycielki egzaminują, czy dużo zapomnieli. Parę razy tylko nauczycielka się gniewała, że nie uważają. I naprawdę dosyć trudno im było uważać, bo każdy myślał, co się dzieje w domu, w fabryce, w sklepie, jak tam dzieci gospodarują. Dziewczynki chciały się pokazać, że dobrze gospodarują, żeby pierwszy obiad był taki smaczny jak nigdy. Ale było im trudno, bo nie wszystkie umiały. Wiesz co? Może zamiast zupy dać konfitury? Idę do sklepu kupić. Ach, jak drogo w żadnym sklepie nie jest tak drogo pójdę kupić gdzie indziej. Jedne dzieci targowały się, żeby pokazać, że tanio kupują a te znowu, które sprzedawały chciały się pochwalić, że dużo utargowały więc handel szedł aż miło. Proszę jeszcze dziesięć pomarańcz i funt rodzynków i sera szwajcarskiego, tylko żeby się nie przypalił, bo odniosę. Moje sery są w najlepszym gatunku, a pomarańcze mają cienką skórkę. To dobrze, a ile mam zapłacić? Sprzedający niby liczy, ale nie bardzo mu idzie. A ile masz pieniędzy? Sto. To za mało. Tyle różnych rzeczy więcej kosztuje. To ja później przyniosę. No dobrze. Ale proszę mi wydać resztę. Głupia jesteś, dajesz za mało i jeszcze chcesz resztę. Trzeba przyznać, że nie bardzo grzecznie obchodzono się w sklepach i w urzędach. I często się słyszało takie zdania jak: Głupi, kłamiesz, to się wynoś. Nie to nie, nie stawiaj się. Patrzcie no, czego się zachciewa. Odczep się i tak dalej. I często się słyszało: Poczekaj, jak mama wróci ze szkoły, albo Poczekaj, wszystko tatusiowi powiem, już niedługo szkoła się skończy. Najwięcej przeszkadzali ulicznicy, bo wpadali do sklepów, jedli i nie chcieli wcale płacić. Niby była policja. Stali chłopcy na rogach ulic, ale jeszcze dobrze nie wiedzieli, co mają robić. Patrz, co ty za milicjant! Padli do sklepu, złapali garść suszonych śliwek i uciekli. A dokąd uciekli? A bo ja wiem. No, jak nie wiesz, więc co ja ci poradzę? Jak jesteś milicjant, to powinieneś patrzeć. Dobrze, ty masz jeden sklep i nie możesz upilnować, a ja mam pięćdziesiąt sklepów do pilnowania. Głupi jesteś. No, to głupi, a jak ci się nie podoba, to mnie nie wołaj i już. Wychodzi milicjant, a szabla mu się plącze. Takie pretensje. Chce, żeby aresztować złodzieja, a nie wie, gdzie jest. Psia służba. Stój jak ten słup i patrz na wszystko. I żeby mi choć dała jabłko albo co, to nie. Powiem, że nie chcę być więcej milicjantem i koniec. Niech sobie robią, co chcą. Mogę wrócić do szkoły, jak im się nie podoba. Wracają rodzice ze szkół... Dzieci otwierają im drzwi i pytają się. Czy mamusia wydawała? Czy tatuś dobrze zrobił zadanie? Z kim babcia siedzi na ławce? Na której ławce? A znów inne dzieci wracają z biur i wstępują do szkoły, żeby ojca albo mamę odprowadzić do domu. No, co robiłeś w biurze? pyta się ojciec. A nic. Siedziałem przy biurku, potem trochę wyglądałem przez okno, bo pogrzeb szedł, potem zacząłem palić papierosa, ale był gorzki. Potem leżały tam jakieś papiery, to wszędzie podpisałem swoje nazwisko. Potem przyszło trzech panów, ale mówili po jakiemuś, pewnie po francusku albo po angielsku, to im powiedziałem, że nie rozumiem. Potem miała być herbata, ale nie było, więc zjadłem cukier. A potem telefonowałem do różnych kolegów, co oni robią. Ale telefony się poplątały, czy co? Więc tylko jeden mi odpowiedział, że pracuje na poczcie i tam jest dużo listów z zagranicznymi markami. Obiady w niektórych domach były dobre, ale w innych wszystko się przypaliło, albo wcale nie mogli rozpalić ognia, więc prędko trzeba było gotować. Muszę się spieszyć, mówi mama. Bo mam na jutro dużo lekcji zadanych. Pani powiedziała, że dorosłym trzeba więcej zadawać. To jest niesprawiedliwe. W innych szkołach mniej zadają. A czy kto stał w kącie? Mama się trochę zawstydziła, ale powiedziała, że stali. A za co? Na czwartej ławce siedziały dwie panie. Podobno kiedyś się znały. Mieszkały razem na letnim mieszkaniu, czy coś, więc przez całą lekcję gadały. Pani im dwa razy mówiła, żeby przestały, a one nic dalej gadają, aż je pani postawiła do kąta. Czy płakały? Jedna jeszcze się śmiała, a druga miała łzy w oczach. A chłopcy was zaczepiają? Tak trochę to zupełnie tak samo jak u nas cieszyły się dzieci.